Cześć, witajcie, ja jestem Siembit, a to jest kolejny odcinek z serwera Daenerys EU. Jak widzicie na załączonym obrazku, dobijam sobie poziom 75. I to jest naprawdę dosyć duże osiągnięcie, myślę. Ten level także otwiera dosyć dużo nowych możliwości, z czego się naprawdę bardzo, ale to bardzo cieszę. Ulepszanie miecza bojowego na plus 9, której z kolei podejście nie udało się, kolejne nie udało się, no bo jak mogłoby być inaczej, kupowanie magicznego metalu, kolejne podejście na plus 9 nie udało się, kolejny magiczny metal i może tym razem się uda, jak myślicie? No nie, niestety nie udało się, kupuję sobie miecz żalu. Na ten moment, kiedy te klipy były nagrywane, zatruty miecz był naprawdę bardzo drogi, a nie było mnie stać po prostu, więc postanowiłem sobie, że kupię sobie miecz żalu, ale to nie była dosyć dobra decyzja. Dlaczego? Zobaczycie zaraz. Wbijanie piątego bona do właśnie owego miecza żalu, ulepszanie go bodziami na plus 5, tutaj nieznane lekarstwo plus i tak troszeczkę myślę, że powoli zacząłem wątpić, czy mi się to aby opłaca. Niedużo zmianek mam, no bo niedużo, ale staram się wbić jakieś średnie, takie może nie idealne, ale dosyć wysokie. Ten odcinek będzie znów taki krótszy, na tym poziomie naprawdę ciężko uzbierać jakieś wartościowe klipy, pomijając fakt, że naprawdę mało czasu mam, by po prostu spędzać go przed komputerem i postanowiłem go sprzedać za 60 000, no i na szczęście ktoś kupił, więc byłem i tak na plus. Ubijanie generała, tutaj miałem jeszcze buffy zanim wszedłem do Atlantydy, no bo wiecie, trzeba mieć 75 poziom, by tu wejść. Jak widzicie, udało się ubić i drop jest dosyć ciekawy, ale z tym ekwipunkiem i bez buffa, no bo w połowie bicia mi ten buff padł, ubicie tego potworka nie byłoby takie łatwe, a może i nawet i niemożliwe. Tutaj z ziemi i dwuręczna broń to jest totalna katastrofa. Tak też pomyślałem sobie z tym żalem, dlatego go sprzedałem. Omdlewają te potworki, tutaj no, naprawdę ciężko się expi z takim ekwipunkiem, taką postacią, z takim wierzchowcem, bo tutaj lepiej z buta expić, tak? No i bodziak by się tutaj jak najbardziej sprawdził, mentalem tutaj jest dosyć ciężko, wam powiem, dosyć ciężko. A z racji tego właśnie, że te potworki dosyć długo się ubija, to jest taka największa wada, myślę, mentala. Ale idę w zaparte i mam nadzieję, że uda mi się dobić maksymalny poziom. Ze szkatułki poleciał mi zwój Exo i tutaj jak widzicie jest taka truta plus 9. Też błąd popełniłem, bo chyba dwa dni później była za 600 000. 30 parę średnie kadeki miała wszystkie. Mój błąd, nieważne. Ale mam trutę, to jest najważniejsze. Jest od razu plus 9, nie muszę się męczyć z ulepszeniem, bo jak widzicie na przykładzie magicznego kamienia, którym ulepszałem miecz bojowy, tak łatwo to nie wychodzi. 26 średnie na razie zostawiłem, bo mało mam zmianek. Czytanie tąpnięcia, nie pamiętam na ile go tutaj mam, bo schowany jest pasek, gdzie to pisze. Aha, na M4, no spoko. Tutaj dobijanie 80 już poziomu. No i tą trutką, no o wiele lepiej. Dalej dosyć trudno, bo ta trutka nie jest jakaś super. Oczywiście jestem mentalem, więc nie mam aury miecza, ale jest 100 razy lepiej niż tym ribem z ziemi. Tak więc level 80 na postaci Siembidek dobity. Kupowanie lwiej tarczy tutaj plus 9 od kogo ja tu kupowałem? Aha, od Iziego, którego serdecznie pozdrawiam. Macie jego kanał u mnie w polecanych na moim kanale, także możecie dać mu suba, spoko filmiki nagrywa. No i dalej tutaj męczymy tego miecza bojowego i w końcu się udało, jest plus 9, super, nie? Miecz Trytona tutaj niestety już, no. A, jeszcze w międzyczasie jak widzicie 85 poziom, 85, tak, już jestem, przynajmniej byłem w top 30. Nie wiem jak teraz sytuacja wygląda, ale w momencie gdy nagrywałem to byłem chyba 30 na serwerze, więc to jest myślę dosyć dobry wynik.
No i ulepszyłem sobie zbroję plus 9, stalkę plus 9 na niebiankę plus 0. No i tam do plus 4 bądź plus 5 było 100% i nie trzeba było ulepszaczy, więc też sobie ulepszyłem. No i od razu automatycznie wskoczyła na 82 poziom, ale mam 85, więc spoko. Także ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że dobijemy maksymalny poziom na serwerze Daenerys, na który Was oczywiście serdecznie zapraszam. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do kolejnego odcinka. No i cześć. Ale się ktoś tłukł na korytarzu. Yo.